Uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego podzielili się z nami swoimi ulubionymi gatunkami gier oraz dokonali wyboru pomiędzy komputerem a konsolą. Jaki jest twój ulubiony gatunek gier i dlaczego? Myślę, że będą to strategie, ponieważ w sumie historia jest prosta. Moi bracia w to zawsze grali i się po prostu tym zaraziłem. Ja osobiście tak najbardziej raczej przygodówki, czasem też logiczne. Znaczy, zależy akurat od platformy, jeśli ma być szczera, chociaż roguelike'i też całkiem. Ja zwykle RPG. Gry akcji, sportowe, symulatory. Myślę, że FPS, bo są takie dynamiczne i nigdy nie wiadomo, co się zdarzy. A to mój ulubiony gatunek gier to jest przede wszystkim gry strategiczne, gdzie trzeba pomyśleć, trzeba coś przygotować, jak właśnie jakiś plan, takie działania. A jednym z przykładów takich gry to jest według mnie gra Heroes, która jest taka bardzo strategiczna. Polega na myśleniu, takim konstruowaniu, przewidywaniu, co przeciwnik właśnie w tej sytuacji zrobi. No i to jest taka właśnie złożona gra, takiego głównie polegająca na myśleniu, a nie na takim i też zastanowieniu, tak jakby jak szachy. A jaki jest twój ulubiony tytuł? League of Legends, World of Tanks. Myślę, że Heroesy trójka. Raczej The Binding of Isaac Afterbirth. Tak poza tym Assassin's Creed raczej lubię. Nie jestem jakoś mega wybredna w stosunku co do gier. Counter-Strike. Heroes 3. Stardew Valley, tak jako ogólnie. A tak, co Skyrim, Elder Scrolls. Komputery czy konsole? Na czym grasz? Zdecydowanie konsole i zdecydowanie PlayStation. Oj, myślę, że zawsze komputery, bo jednak lubię sam ustawiać sobie grafikę i te wszystkie rzeczy. To jest takie indywidualne. Najczęściej raczej na PS4, bo jeśli mam być szczery, mój laptop jest tak troszeczkę marny pod względem wiadomo jakim. Chyba, że takie naprawdę low-spec gry, typu no właśnie Isaac, no to jasne. Ja jedynie komputer, nie mam konsol. Ewidentnie komputery, no. Nie ogranicza, nie? Tak jak konsola. Więcej możliwości. Wydaje mi się, że raczej bym sklasyfikował takie gry i właśnie taką możliwość do komputerów, dlatego że nie dosyć, że mogę grać właśnie w gry, to mogę również robić inne rzeczy, jakby... Komputer jest taką złożoną jednostką, która daje mi wiele możliwości, więc raczej wybrałbym komputer. Jeśli nadal czujecie niedosyt w temacie gier wideo, zapraszamy na program Graminator w każdy poniedziałek po bloku programów informacyjnych w telewizji TETKA.